wykorzystywali kobiety właśnie w skrytobójczych zadaniach. Dawna sztuka japońska. Mamy kilka rodzajów znaków, tak zwaną hiragany i katakany, jest po 40, kilka 48. Do tego są znaki chińskie, gdzie jeden znak to jest jakby jedno słówko, jedna myśl. Ich trzeba znać około 2000. Przechodzi z Chin. Teraz, jako że po chińsku nazywają się wejdi, czyli otaczane. Rozdawane, no i jak widać, teraz najwięcej ludzi właśnie tutaj się gromadzi. Jest wyśmienite. Bo lubimy Japonię. Piękne widowisko. Czasami niepozorne osoby mogą odmienić bieg historii.